Drodzy Państwo, witamy dzisiaj. Jesteśmy u Pana Tomasza. Zawsze chciałem zapytać. Ja osobiście korzystam z motoru i pewnie sporo, tam, część mieszkańców ma taki pojazd. I zawsze mnie drażniły te namalowania, tak? Czyli motor wjeżdżając tam w łuku, załóżmy, tu mamy chociażby taki jeden z newralgicznych, utrata, tak? Na wysokości początku z tej starej jednostki wojskowej, zresztą przy płocie. I na suchej nawierzchni już jest problem pokonać się, znaczy nie jest problem pokonać, trzeba jakby zachować szczególną ostrożność, wjeżdżając na przykład na pasy, tak, bo motor traci przyczepność, a już po deszczu to w ogóle jest historia. I teraz ja zwróciłem uwagę na taką tendencję, że takie przed przejściami przejścia wymalowuje się, oznacza się bardziej, żeby były widoczne i w każdy jeden sposób, co tylko można, się maluje. Czy ktoś jak robi to myśli czasami właśnie o tych użytkownikach motorów jednośladów, że to... Znaczy, czy to stanowi przepisy jest w tym? No? Znaczy powiem tak, no... W ogóle po opadach deszczu, i to myślę, że i użytkownicy rowerów też, i hulajnóg też stwierdzą. Jest to problem. Niestety pomalowane pasy, czy to farba, czy to chemoutwardzalne gładkie, jest po prostu śliskie. Mniej śliska ta malowanka, to jest chemoutwardzalne nakrapiane, ale to jest tylko mniej. Ona nie jest tak przyczepna jak masa bitumiczna czy beton. Niestety to jest wada oznakowania, ale no, ciężko wymyślić cokolwiek innego, bo nawet kiedyś były stosowane takie na stałe, nie wiem, może starsi mieszkańcy pamiętają, z płytek ułożone były przejścia dla pieszych, takich białych. Były chyba ze 3 takie przejścia w naszym mieście. No tak, ale jak płytki się wykruszyły, to jak je odnowić? Pomalowane zostały. Bo to, tak jak wszyscy, my myślę, że użytkownicy zauważają, że to jest akurat w całym kraju, na wiosnę się odnawia te oznakowanie. Ale to wynika z przepisów, tak? Przepisów. One muszą po prostu być widoczne. A w jakikolwiek sposób można zminimalizować te wszystkie oznaczenia, czy po prostu one wynikają sztywno z przepisów? Wynikają sztywno z przepisów i wynikają tak naprawdę z 2 ustaw, zarówno drog publicznych, jak i rozporządzenia dotyczącego znaków i sygnałów na drogach. Czyli jeżeli mamy przejście, to musi być wymalowane. W tej chwili w przepisach jest, w miejscach mało uczęszczanych możemy sugerowane przejścia robić, czyli obniżone krawężniki, ale nie malujemy pasów, tak zwanych pasów. Natomiast w momencie, kiedy jest wyznaczone przejście dla pieszych i stoją znaki wyznaczające, to musi być namalowane, muszą być namalowane pasy, bo myślę, że to jest najbardziej jakby przeszkadzające dla przede wszystkim jednośladów. Bo samochodem, co prawda, jak ktoś się ma tak trochę wyczucia, to też poczuje, że to trochę jakoś słabsza przyczepność. 4 elementy przyczepne. 4 elementy i zawsze któreś przytrzyma, a tutaj niestety. Nie ma możliwości. Nie ma możliwości. No tu ja bym radził nie... Nie jeździć po to. Nie tym czarnym paskiem przejechać. No to tak mniej więcej już każdy, kto miał jakąś sytuację, to bo niestety, robi. Niestety. Natomiast gorzej jest z tymi rowerzystami, którzy przekraczają w poprzek, no i oni nie mają możliwości ominąć. Szczególnie w przepisach jest w tej chwili, zgodnie z przepisami, jeżeli nie ma możliwości, a czasami nie ma takiej możliwości wyznaczyć przepisowych szerokości przejazdów rowerowych, to się stosuje czerwoną malowankę. I wtedy na czerwono, jak się zaznacza, to może być węższa. Bo jak nie mamy pomalowanego na czerwono, to musi być spełniać wymogi 3 metry minimum przejazdu, przerwa pół metra i 3 metrowe minimum przejście dla pieszych, razem 6,5 metra. Czasami nie ma takiej możliwości, żeby to zrobić. W wielu miastach wykonano, nawet nie patrząc na te przepisy, że to będzie bardziej widoczne dla kierowców, pomalowano na czerwono. No, też wszystkie przejazdy rowerowe zaczęto na czerwono malować. No i było te, że tak powiem, grupy rowerzystów czy stowarzyszenia, w wielu miastach się zawiązały takie
stowarzyszenia rowerowe, no i one zaczęły zwracać uwagę, że tam dochodzi do upadków. Jest to bardzo śliskie. Dlatego w mieście Suwałki, jeżeli już coś takiego robimy, to robimy nakrapiane, żeby zmniejszyć jednak, żeby zostawić ten taki drobny element. Ale te nakrapianie to jest jakiś, co to jest? Ja myślałem, że to jakaś taka zbryza. Nie, bo to jest grubowarstwowe malowanie, które robi kropki, nakrapia. I to troszeczkę jest porowate, troszeczkę widać, prześwituje masa bitumiczna przez to. Dzięki temu nie jest to aż tak śliskie jak gładka. To można, ja bym wolał, żeby mieszkańcy nie sprawdzali, bo jeszcze ktoś upadnie, ale no, czuć jak rowerem się przejeżdża na gładkiej, pomalowanej masie tej, pomalowanej przypuśćmy na biało, że na mokrej nawierzchni to jest tak, to ten rower to tak trochę jedzie gdzie chce. Zdarza się, choć z rowerem rzadziej. Ja osobiście, pewnie część mieszkańców dużo częściej. No sądząc po wynikach suweru, to bardzo dużo mieszkańców jeździ rowerami. Zresztą, tak nawiasem mówiąc, mamy grubo ponad 100 km dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w mieście. Panie Tomaszu, jeszcze właściwie mam jedno albo dwa pytania, bo chodzi o bariery rozdzielające, a to w kontekście też właśnie motorów. Może ja już jestem za stary, żeby łamać przepisy i już rozumniejszy, ale często skarżą się właśnie użytkownicy motorów, że w tej sytuacji, która może się zdarzyć każdemu w każdej chwili, kiedy tym rykoszetem lecą po asfalcie, kiedy uderzają w te bariery rozdzielające i te nogi podtrzymujące, to wtedy dochodzi najczęściej do tych najgroźniejszych uszczerbków na drogę. Mówimy o, przypuśćmy, na utracie, tak? O tych barierkach. No i tutaj mamy jakby dylemat. Gdyby tych płotków nie było, no to nic nie powstrzymałoby pieszych, żeby łamać przepisy. Tu jest właśnie ten problem. To czasami widać chociażby na tych odcinkach, gdzie tych ogrodzeń nie ma. Ulica Utrata, odcinek między ulicą Wigierską a Łąkową. Tam są dwie regularne ścieżki przez środek, gdzie piesi przechodzą przez ulicę. Wigierska i Łąkowa? Utrata pomiędzy Wigierską a Łąkową. Także no jest to zabezpieczenie przede wszystkim przeciw łamaniu przepisów, łatwym przechodzeniu w niedozwolonych miejscach. To jest przede wszystkim, bo nie jest to zabezpieczenie przed uderzeniami takie. To nie są bariery energochłonne. Jedyna bariera energochłonna, która jest w pasie rozdziału, jest na dojeździe na Podchorskiego, na dojeździe do Ronda. I wtedy ona jest płyty stalowe, nisko posadzone, aczkolwiek jeżeli chodzi o motocykle, no to dalej jest przerwa. Taka jest ścieżka tutaj rowerowa, tak? W stronę Starego Folwarku, tak? Ona do Starego Folwarku? W granicach administracyjnych miasta to my o tym, my tym zarządzamy. Czyli dokąd nasze granice miasta? Z tego miejsca jeszcze 500 metrów. I finał? I koniec. Dalej już jest to zarząd dróg wojewódzkich, jest to ścieżka rowerowa w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej. Wyznaczone są punkty tych napraw rowerowych i tam właściwie na tym punkcie nie ma niczego. I to... Ja to mogę odpowiedzieć, bo to jest taka sama sytuacja jak w mieście Suwałki. Wiele rzeczy przystosowujemy, żeby było łatwiej jakimś użytkownikom. No niestety akty wandalizmu w niektórych miejscach, szczególnie takich, gdzie mały jest ruch, no to bardzo szybko są niszczone rzeczy. Chociażby, no może to nie jest to związane z ruchem rowerowym, ale na przykład komunikacją miejską, strzelanie na przykład do szyb z wiatrówki. Zdarzają się takie rzeczy? Oczywiście. Zwykłe ramki z rozkładami jazdy. W ubiegłym roku świeża akurat informacja, bo były rozmowy na ten temat toczone. Mam przedstawioną ilość. Ponad 40 ramek żeśmy uzupełnili. Czyli nie były, były albo tak zdewastowane, się nie dało naprawić, albo po prostu ich już nie było. I jaki to był koszt? Jedna ramka to jest 300 zł.
czyli moglibyśmy te pieniądze na coś innego wydać. Ale to tak samo około 40 do 60 szyb w przystankach. Ile wymieniamy? Jedna szyba to w zależności od wiaty, bo mamy trzy różne rodzaje wiat, od 200 chyba do 400 zł. Zdarza się nam na przykład, że jest wybijany dach w wiacie przystankowej nogami. A jest wykonany z? Plexi. Z plexi. No bo no, nie ma drzew, nie ma niczego, nie ma, jest dziura w dachu. Skąd ona się tam pojawiła? Tego pewnie trzeba by zapytać. I drodzy Państwo, to często, bo ja sam też często te psy się wiesza na tych wszystkich, którzy tym się zajmują, ale też jak widać i ci, którzy korzystają, też niezły przyczynek dają do tych kosztów. No koszty usuwania aktów wandalizmu naprawdę są znaczne i za te pieniądze, jak Pan wspomniał, to można naprawdę dużo innych rzeczy lepszych zrobić. Czyli ja rozumiem, że to nie jest tak, że ma Pan jakieś przewidziane pule na szyby i dachy i inne ramki, tylko musi Pan korzystać z jakiej ogólnej puli pieniążków, jakie posiada, tak? Znaczy, oczywiście, że jest pula pieniędzy przeznaczona na te sprawy, natomiast to nie jest tak, że muszę koniecznie wydać na szyby i ramki. Bo chociażby mógłbym za te środki finansowe, które przeznaczam na naprawy, kupić nową wiatę przystankową i ustawić w miejscu, gdzie akurat taka potrzeba istnieje. Czyli dużo jest oczekujących ludzi i oni będą mieli miejsce, gdzie mogą się skryć przed wiatrem, przed deszczem. A w takiej sytuacji, no cóż, no idą środki finansowe gdzie indziej. Na usuwanie aktów wandalizmu. Czyli powinniśmy tak zwracać na to uwagę, znaczy w ogóle to brzmi dziwnie, co ja mówię, że powinniśmy coś tam robić. Powinniśmy zadbać się chyba tak jak u siebie w domu, tak, o te wszystkie swoje elementy w mieście i widząc takie sytuacje reagować, bo to w sumie są wszystkich nas wspólne pieniążki. Nasze wspólne pieniądze, tak. Wszystkich. To nie jest tak, jak czasami słyszę, że to państwowe. A państwowe, na państwowe pieniądze to kto się składa? No my, obywatele. Tak jak w domu, no, jeżeli wydamy swoje pieniądze, jakąś pulę przeznaczoną na coś, na przykład naprawę pomalowanej ściany, bo będziemy ją musieli pomalować, chociaż nie musieliśmy, no to... To nie mamy tych pieniędzy. Nie mamy tych pieniędzy, no na co innego, na co były przeznaczone. No, synu, miał być tobie rower, no niestety... Masz tu rower namalowany, ściana nowa. Ja to doskonale rozumiem. Aż Pan sam zaczął, a hulajnogi. Bo często widzi się, chociaż w tamtym roku zdarzyło nam się zwrócić uwagę, bo kobieta rzucała tymi hulajnogami na ciąg pieszych, tak? Bo one tam sobie stały może niezbyt logiczny sposób, czyli tak jak jechał, tak jak zatrzymał, tak zostawił, tak poszedł i chyba ją to zdenerwowało, zaczęła rzucać nimi. To też żeśmy ją poprosili, żeby tego nie robiła grzecznie. Ale właśnie, czy tam nikt się nie skarży na to, że te hulajnogi po prostu stają w tych ciągach pieszych, tak niezbyt... Są skargi. Przepisy mówią, że mają być zostawione wzdłuż chodnika. Wzdłuż chodnika przy zewnętrznej krawędzi. Oczywiście, że są skargi mieszkańców. Tutaj policja i straż miejska może to egzekwować. Zarząd dróg niestety... nie ma uprawnień, żeby egzekwować. Natomiast, no cóż, trzeba się liczyć z tym, że można ponieść jakąś opłatę dodatkową, jeżeli nie będzie się, nie pozostawi się tej hulajnogi tak, jak powinno być. Bo czemu ja pytam? Bo idea jest bardzo dobra według mnie, no bo jest dostęp, można się przemieścić, można zostawić. Aczkolwiek jest idea dobra, czasami ta końcówka korzystających jest już niezbyt dobra i na to chyba wpływu. Znaczy, tak? No to tak samo jak przy tych aktach wandalizmu. 90 apelować. Osób na 100 zrobi to tak, jak powinno być, a to może nawet mniej niż 10% to zrobi pewnie, bo 10% to już by grubo było. No ale mieliśmy takie sytuacje chociażby w Suwerze, że rower został wrzucony do jeziora. Do jeziora czy gdzie? Ktoś zajechał nad jezioro Krzywe w Małej Hucie i leżał w jeziorze. A jeżeliście go znaleźli?
No, one mają, to nie my znaleźliśmy, rozumiem, tylko wykonawca, no, są GPS-y, pojechał go zabrać. Pytam, ja mówię o takich sytuacjach, to nie jest pojedyncza sytuacja, ale takie się sytuacje zdarzają. No, niektórzy myślą, że to dla żartu można sobie. Ale przecież to jest aplikacja, przecież można dotrzeć do ostatniego użytkownika. No tak. Co świadczy poziomie. Ale to bez komentarza. Niektórzy uważają, że to jest na przykład żart, że przewrócili śmietniczkę, stała betonowa śmietniczka i stoi nadal skrzyżowanie ulicy Narutowicza i Noniewicza. Przewrócili tą śmietniczkę, to kilka lat temu było, na jezdnię i spuścili ją jezdnią w kierunku Dwernickiego. Rozbiła się o słup. Po drodze całe szczęście nikogo nie uderzyła. 250 kg betonu. Nogi połamane. Samochód uszkodzony. Nad rzeką wielokrotnie wyciągamy z rzeki. Czyli widzicie Państwo, tu można też wielu rzeczy dowiedzieć się. Jeszcze mam takie pytanie i chodzi o... Teraz mi przyszło do głowy właśnie. Chodzi o rondo. O te słynne nasze rondo, które tam zostały nazwane imieniem tych blacharzy. Czy jakiś plan na to jest? Nie, nie ma na obecną chwilę planu. Ja w ogóle jestem zdziwiony. Zastosowano wszystko, co się tak naprawdę dało tam zrobić przy tym rondzie. Jest to zgodne to oznakowanie jest zgodne z przepisami. Są trzy rodzaje rond i to rondo jest jednym z tych rodzajów. Nie jest to w ogóle jakby ewenement w skali kraju, takie ronda funkcjonują. Bardzo dużo jakby zainteresowania temu skrzyżowaniu z ruchem okrężnym jest tutaj przez mieszkańców. Jakby nawet w pewnym momencie to nawet jakiś licznik tam bił, ile kolizji będzie. Ale to nie jest najbardziej niebezpieczne skrzyżowanie. Nie, ja rozumiem, ale akurat takie, o którym najczęściej się mówi. Pewnie stąd też moje pytanie, chociaż sam też brałem udział w praktycznym zdarzeniu, gdyby tam nie rozjechano na nim. Znaczy, tam bardzo dużo ludzi niestety, ale jeszcze jeździ na pamięć. To jest zmiana, która no, musiała się dokonać w pewnym momencie, bo została dobudowana najpierw ulica Pileckiego, czyli już mieliśmy bitumiczne połączenie z ulicą Północną, czyli tak naprawdę o wiele więcej pojazdów w tej chwili wjeżdża od strony Pileckiego niż jak ten asfalt był króciutki do Wyszyńskiego. I trzeba było zmienić tam organizację. Pierwotnie zakładane był w projekcie budowa tam sygnalizacji świetlnej z ruchem okrężnym. To by było pierwsze takie skrzyżowanie w naszym mieście. No niestety środki unijne, na które miasto się postarało i zdobyło na budowę ulicy Pileckiego, nie zakładały finansowania przebudowy dróg krajowych. A wtedy, kiedy była Pileckiego budowana, ulica Pułaskiego była drogą krajową numer 8 jeszcze. I w związku z tym, że takie, a nie inne możliwości miało miasto, sfinansowane z zewnętrznych środków była budowa tylko i wyłącznie ulicy Pileckiego i do czasu, kiedy ta droga była drogą krajową, nie było żadnych możliwości, żeby jakiekolwiek środki uzyskać na przebudowę drogi krajowej. Dopiero w momencie, jak została zdjęta z drogi krajowej, to myślę, że mieszkańcy pamiętają te wykonanie nakładek na ulicy Utrata, na ulicy Podkorskiego, tych zniszczonych, zdewastowanych tych odcinków ulic po zejściu ciężarowego ruchu na obwodnicę naszego miasta. I tu jest to samo było. Miasto nie miało żadnych możliwości dofinansowania, a to, co w tej chwili jest, przy współpracy z Komendą Policji, która tam naprawdę się zaangażowali funkcjonariusze, żeby i nadzorować, i poprawiać tą organizację. No wszystko, zdaje się, jest. Dwa komplety oznakowania są. Jest jak jest. No co, drodzy Państwo, no to chyba podziękujemy dla Pana Tomasza
bo właściwie dzisiaj u źródła informacje, tak? Czyli nie analiza własnych przemyśleń, nie domniemania, tylko dzisiaj konkretnie z miejsca, z którego można się dowiedzieć. Zapraszam serdecznie. Bardzo dziękuję. Dziękuję.